Dla duszy pragnącej dojść do doskonałości nie ma lepszego przedmiotu do rozmyślania nad mękę Chrystusa. Jeśli pilnie się przypatrujesz męce Zbawiciela i starasz się wniknąć jak najgłębiej w otwarty bok Jego, rychło trafisz do serca Jego. Ktokolwiek pragnie znaleźć łaskę czy w smutku, czy w weselu, niechaj z krzyża mego oczu nie spuszcza. Kto szczerze oddaje się rozważaniu męki mojej i śmierci, ten jest prawdziwie dzieckiem moim. Inni są tylko z imienia. Oto przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Poznaj, w jakich okolicznościach Matka Boża ratowała naszych braci, upraszając im nawrócenie i chroniąc od potępienia wiecznego. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Przykłady te zebrał doktor Kościoła, święty Alfons Maria Liguori. Czytamy w kronikach kapucyńskich, że w Wenecji mieszkał sławny prawnik, który dorobił się wielkiego majątku niegodziwymi drogami, tak, że żył w stanie grzechu ciężkiego. To jednak w nim było dobrego, że codziennie odmawiał pewną modlitwę do Przenajświętszej Panny, i temu krótkiemu ćwiczeniu pobożnemu zawdzięczał z łaski miłosierdzia Maryi, że nie został potępiony. Oto jak do tego doszło. Prawnik ten na jego szczęście zawarł przyjaźń z ojcem Mateuszem Abbasio, którego po długich prośbach nakłonił, aby przyszedł do niego na obiad. Gdy przybył ten świątobliwy zakonnik, prawnik rzekł do niego: otóż teraz, mój ojcze, pokażę ci coś, czegoś jeszcze nie widział. Mamy przedziwną małpę, która służy mi jak lokaj. Myje naczynia, nakrywa do stołu, drzwi otwiera. Miej się na baczności, odpowiedział Mateusz, bo być może, że to nie jest małpa, ale coś nierównie gorszego. Przywołaj ją proszę tutaj. Wołają zatem małpę i powtórnie wołają, szukają wszędzie, ale małpy nie widać. W końcu znajdują ją w jednym z pokoi na dole domu, kryjącą się pod łóżkiem, lecz wyjść stamtąd nie chciała. A więc pójdźmy do niej, rzekł ojciec Mateusz. Przybywszy na miejsce z prawnikiem, zawołał na małpę: bestio piekielna, wychodź stamtąd zaraz, w imię Boga nakazuję ci, abyś wyjawiła, kim jesteś. Na co udawana małpa odpowiedziała niezwłocznie, że jest szatanem i że czeka, aby ten grzesznik zaprzestał odmawiać swojej zwykłej modlitwy do Matki Bożej, gdyż jeśli choć raz ją opuści, dozwolono mu było udusić go i zabrać do piekła. Usłyszawszy to, biedny prawnik pada na kolana i błaga sługę Bożego o pomoc. Ten uspokoił go i rozkazuje złemu duchowi, aby precz odszedł z domu tego, nie czyniąc żadnej psoty. Pozwalam ci, rzekł, tylko mur przebić na znak, żeś odszedł. I zaledwie to powiedział, a ujrzano wyłom, który się rozwarł z wielkim trzaskiem w murze. I spodobało się Panu Bogu, aby na długie czasy pozostał widoczny, chociaż kilkakrotnie próbowano go zamurować wapnem z kamieniami, czego jednak nie dokazano, aż do momentu, gdy za poradą sługi Bożego umieszczono tam posąg anioła z marmuru. Prawnik zaś nawrócił się i mamy nadzieję, że na dobrej drodze wytrwał do śmierci. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Książka oraz audiobook do nabycia w księgarni najejgłowie.pl